Wielka kamienna płyta z jakimiś dziwnymi wypustkami. Jakieś hieroglify. Nie jest najmądrzejszy. Nikt cię tu nie chciał ani zapraszał? Rozgniewasz mnie nie na żarty? Wysil więc rozum i daj mi dowód, żeś czasu mego jest warty. Wskaż wrogów ziemi. Pomogłem ci już 3 razy. Teraz muszę się udać w swoją stronę. Spadam, ta. Niektórzy biorą pewne sprawy zbyt dosłownie. Wygląda na znudzonego, nawet jak śpi. Ech, jak już się to wszystko uspokoi. Przepraszam, panie słońce, czy mógłbyś podarować trochę swego cennego czasu? Znowu? To już drugi w ciągu ostatniego 1000-lecia. O co chodzi? Drugi? A kto był przede mną? Był taki jeden wielki czarodziej, który chciał znaleźć legendarne źródło spirytusu w opuszczonej kopalni krasnoludzkiej. Zrobili z kumplami wyprawę, ale jak jeden wszedł do środka z pochodnią, to od oparów był wybuch i zostały z niego sznurówki. Więc wymarudził u mnie oświetlenie jaskiń, a że miał argumenty, to się zgodziłem. Jakie argumenty? Podzielił się ze mną tym szlachetnym trunkiem i jeszcze dołożył magiczny most. Tak, tak. A Wiwat to specjalista od zabezpieczeń. A Wiwat? Może Aribald? Może i Aribald? Nie pamiętam. Bardzo miło. Wszystko może się znudzić, mój chłopcze. Nawet szemrzący strumyk, zielone drzewa i soczyste owoce. Ale te dwie piękne istoty z wachlarzami... Nawet i one. Nawet i one. Mam to jeszcze przed sobą. Jest taki zamek spowity wiecznymi ciemnościami. O nie, tylko nie fiord. Skąd pan wie? Bo to jedyne miejsce na świecie, gdzie nie dochodzi słońce podczas swojej normalnej wędrówki. Zawsze tak było? Oczywiście, że nie zawsze. Co za pytanie? Od 500 lat, a może dłużej, żyje tam sprytny nekromanta, którego czary spowodowały ten godny pożałowania incydent. Co do nekromanty, to czas teraźniejszy jest już chyba nieaktualny. Co do fiord, nie ma szans, żeby tam wpuścić trochę światła? Jest, ale do tego musiałby być spełniony pewien niesamowicie trudny warunek. Jaki? Zgadzam się z góry na wszystko. Musiałoby mi się chcieć. A konkretnie?
Szczerze mówiąc, nawet mi się nie chce mówić o tym, dlaczego mi się nic nie chce. Więc pozwól mi drzemać dalej. Ale tam musi stać się dzień. Ja nic nie muszę. A jak jeszcze raz wrzaśniesz, to spopielę cię i rzucę jako nawóz dla trolli. Przepraszam za kłopot. Na razie to wszystko. Tu, na górę, dochodzi niewiele dźwięków. Jestem spragniony muzyki. Tak, muzyka. Ale ludzka mowa to nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Więc nie musisz szybko wracać. Żona Barda krzyczała coś o lutni samograjce, ale ta tutaj jakoś siedzi cicho. To było przepiękne. Przepiękne. Dawno nie słyszałem muzyki i zapomniałem, jaka może być cudowna. Co to było? Czego chciałeś, młodzieńcze? Chodzi o zamek Fjord, który... Ach tak, zalane mrokiem siedlisko zła. Zrobię, co trzeba. Nie martw się. Ale teraz naprawdę zostaw mnie już samego. Chcę sycić się wspomnieniami dźwięków. Powodzenia, chłopcze. A jakbyś zobaczył czarodzieja Arybałta, to pozdrów go ode mnie. Niech tu wpadnie kiedyś. Porozmawiamy o dawnych, dobrych czasach. Ciekawe, dokąd uchodzi woda z takiej wysokości. Oto szkodliwe skutki nadmiernego opalania. W jego pobliżu boję się nawet mrugnąć, żeby mnie nie usłyszał. Atłasowe wnętrze, okuta srebrem gustowna trupia czaszka, trumna deluxe, lepiej się nie zbliżać. Atłasowe wnętrze, okuta srebrem gustowna trupia czaszka, trumna deluxe, lepiej się nie zbliżać. Halo? Jest tam kto? Wyraźnie kogoś słyszę. Halo? Hej, jestem tu, ale kto mówi? Nareszcie jakiś człowiek. W końcu. Wydostań mnie stąd.
Dobrze, ale kim jesteś? Och, to nieważne. Pospiesz się tylko z ratowaniem, bo nudzę się tu już od ponad roku. Roku? To szmat czasu. Nie żartuj. Jesteś tu jeszcze, czy już poszedłeś mnie ratować? Jak się tu znalazłaś? Słuchaj, później będziemy mieli mnóstwo czasu na pogawędki. Ale teraz proszę, pospiesz się, bo już tutaj nie wytrzymam. Dobrze, już dobrze. Chętnie, ale jak? Jestem więziona za magiczną ścianą stworzoną siłą woli księcia wampirów. Musisz go odnaleźć i zabić. Gdy on zginie, zginie i ściana. Banalne. Banalne? Zabić księcia wampirów? Zabić, zaszlachtować, zamordować. Ukatru! To rozumiem, ale samego księcia? Najpierw musisz go znaleźć. Chyba leży tutaj i śpi. Pan Słońce zaświecił na fiord, więc pewnie postanowił przeczekać dzień. No, to najtrudniejsze za tobą. Teraz tylko wbij mu kołek w pierś i po krzyku. Wrócę później. Arivaldzie, czy znasz jakiś skuteczny środek przeciwko wampirom? Szybkie nogi? Uściślijmy. Chodzi o pokonanie wampira, a nie uciekanie przed wampirem. Oczywiście osikowy kołek. Wbity w wampirzą pierś działa ze stuprocentową skutecznością. A gdyby ktoś musiał pokonać samego księcia wampirów? Ho, 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 ho. Tego jeszcze nikt nie próbował, ale zakładam, że osikowy kołek musiałby zostać wzmocniony. W jaki sposób? Pobłogosławiony? Trochę czosnku też by nie zaszkodziło. W moich czasach był to podstawowy straszak na wampiry. Odstraszał też, co prawda, piękne kobiety, ale to tylko skutek uboczny. Ale ten czosnek... Wiem, wiem. Teraz się nie uprawia. Dziwne. Chciałem zamówić wieprzowinę duszoną z czosnkiem, ale barman tylko bezradnie rozłożył ręce. Myślałem jednak o pewnym rozwiązaniu. Założę się, że zaraz znowu zostanę zaczarowany. Nie mylisz się, chłopcze. Przywołam cię za kilkanaście minut, a ty tymczasem... Przyjrzyj się innemu światu. Gdzie ja jestem? Nigdy nie widziałem wcześniej tak wystrojonej kobiety. Pewnie to jakaś ważna osobistość, ciesząca się wielkim szacunkiem. Ładna dzisiaj pogoda. Kitzas os Yorkshire Earth. Dejne syp fiokun elineshet ol chaban. Dziwne. Ubrany na czarno, ale nie sprawia wrażenia adepta czarnej magii. Co za dziwna moda.
kołyska na kółkach? To po prostu genialne! Niektóre warzywa i owoce znam, ale niektórych nigdy wcześniej nie widziałem. Nie mogę tego wziąć. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę tego zrobić. Potrzebuję na chwilę pani szala. Czy ta błyskotka może go zastąpić? Mięsi pnikoloć. Oko zjerte szalot. No, to teraz już jasne, dlaczego ten Zeladą ma taki głupi wyraz twarzy. Chyba wykonuje zawód zgodny z zainteresowaniami. Pewnie nic nie rozumiesz z tego, co mówię, ty tępy osiłku. Co za zadziwiający świat, mają tu takie tresowane małpy jak ty. Mogę do ciebie gadać co chcę, a ty i tak mi nic nie zrobisz. Arrivaldzie, już czas, już czas! Zabierz mnie stąd! Nie znam tutejszego języka, ale założyłbym się, że ten dokument ma coś wspólnego z oceną umiejętności machania toporkiem. Czy sprzedaje pan może czosnek? Hodi mundot, mi jest en nevertkires besjad. Po zapachu sądząc, składa się po połowie z jedwabiu i perfum. Nie jestem instytucją charytatywną. Nie jestem i... Nie mogę tego użyć. Jestem chory. Ponoć czosnek leczy przeziębienia. Semit nem eritek. Odhiszem, hogy fáj a torkod. Odhodu neked, Georgios Erd. Oddaję szal. Dziękuję za pomoc. Maros i ten. Chodaj les uj Nikolakom.
Wygląda tak, jakby była sterowana przez kogoś od wewnątrz. Ciekawe przez kogo? Może krasnoludy? Bo człowiek na pewno się w środku nie zmieści. Dlaczego trwało to tak długo? Mało nie przypłaciłem życiem twojej opieszałości! Przy kuflu czas szybko mija. Lepiej powiedz, jak było. Jak tylko to sobie poukładam w głowie. Widziałem tak dziwne rzeczy, że wszystko wydaje mi się bardziej snem niż jawą. No to może kufelek? Nie mogę. Muszę ratować nieznajomą. Ha! Ratuję kogoś! Właśnie to sobie uświadomiłem. Zostanę bohaterem! Będą o mnie śpiewać pieśni i układać poematy, a tłum będzie sypał płatki róż pod moje stopy. Yes!